Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Prezydent Andrzej Duda nadał burmistrzowi Kępna Piotrowi Psikusowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To wyróżnienie za wybitne zasługi w działalności samorządowej i społecznej. W poniedziałek w ratuszu odznaczenie wręczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Order przyznany przez prezydenta burmistrzowi Kępna to jedno z najważniejszych odznaczeń państwowych. Burmistrz Kępna nie ukrywa swojego zadowolenia. Jestem dumny z tego odznaczenia. Z Krzyża Kawalerskiego odbieram to jako wielki honor dla mnie, ale również wyróżnienie i docenienie pracy z tymi osobami, z którymi miałem przyjemność współpracować w latach 90. czy już na początku obecnego wieku, czy z którymi współpracuję do dnia dzisiejszego, czy to w Urzędzie Miasta, czy w jednostkach samorządowi gminnemu podległych, czy to i również z radnymi Rady Miejskich poszczególnych kadencji. Nie byłoby tego Krzyża Kawalerskiego dla mnie, gdyby nie praca zespołowa, której dzisiaj podczas spotkania wspomniałem i którą wyraźnie zaznaczyłem, bo że praca zespołowa, praca w grupie przynosić może sukcesy i osobiste, i sukcesy dla naszego miasta, dla naszej gminy. To się przecież prężnie rozwija, o czym pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, który był prawie że rok równo tutaj w Kępnie, sam mówił, że mieszkańcy miasta i gminy to ludzie zadatni, przedsiębiorczy. To również ich sukces. Nie byłoby tego mojego osobistego sukcesu, nie byłoby tego Krzyża Kawalerskiego dzisiaj dla mnie, gdyby nie praca mieszkańców miasta i gminy Kępno, gdyby nie praca, jeszcze raz to wyraźnie chcę podkreślić, urzędników Urzędu Miasta, wszystkich szczebli i jednostek podległych. Gdyby nie praca zespołowa, to jest sukces mój osobisty, też mojej ciężkiej pracy. Wyraźnie zaznaczyłem, że tak naprawdę moja żona Danuta zajęła się wychowaniem dwóch wspaniałych córek i prowadzeniem domu, a ja poświęciłem się pracy samorządowej. To też również jej sukces, dla niej też osobista satysfakcja, że ja zostałem oznaczony krzyżem, ale wiele osób na ten mój osobisty sukces zapracowało i pracuje do dnia dzisiejszego, za co jestem bardzo zobowiązany i wdzięczny. Minister Andrzej Dera, wręczając order, docenił pracę burmistrza na rzecz samorządu. Podkreślał jego wkład w rozwój miasta. Samorządowiec od samego początku, od roku 90, a miernikiem poziomu burmistrza czy gminy zarządzanej przez pana burmistrza są te rankingi takie obiektywne, takie, które pokazują, jaki jest poziom zarządzania gminą. I tak jak mówiłem tutaj w swoim przemówieniu, w rankingach Kępno bardzo wysoko się kształtowało, i to od infrastruktury po kulturę, po dziedzictwo narodowe, po rewitalizację, więc na szerokim polu samorządowym Kępno osiągało sukcesy i to jest miernikiem sukcesu osobistego pana burmistrza. Prezydent Andrzej Duda nadał odznaczenie już 21 lipca minionego roku. Była więc kilkakrotnie okazja, aby to odznaczenie wręczyć, chociażby podczas ostatniego dnia samorządu terytorialnego w Pałacu Prezydenckim. Tak się jednak nie stało. Polska jest duża, a Pałac Prezydencki jest mały, więc to nie jest tak, że każda osoba, która otrzymuje od pana prezydenta odznaczenia przez pana prezydenta bezpośrednio jest odznaczana. No i po to ma prezydent ministrów lub wojewodów, żeby takie odznaczenia wręczać. Mnie przypadł ten zaszczyt, że jako minister mogę wręczyć panu burmistrzowi to odznaczenie, ale mogę też zapewnić, że w imieniu pana prezydenta również wojewodowie wręczają, bo istota jest zawsze taka, że ten, który wnioskował, ma prawo też wręczać, a wnioskującym był tutaj wojewoda wielkopolski. Podczas uroczystości w ratuszu obecni byli współpracownicy, radni i zaproszeni goście.